jest spoko. No, nie wystaje tak ponad chętnie. Naprawdę jest spoko, ale chciałbym się wydawić. Jedzą po ciebie. Puszczaj. Jedziemy? Mogę razem do domu. Dokładnie godzinę 3:37. Ja mam za każdym razem tak, że kiedy będziemy wstawali wcześniej w nocy, będziemy ruszali gdzieś daleko, będziemy robili coś nowego albo nagrywali coś zupełnie nowego, coś dużego, to nie mogę spać całą noc, mimo że wiem, że zostało mi bardzo krótko, bo za 3, 4, 5 godzin będę musiał wstać i jechać 600 km, to nie mogę spać. I tak było także tym razem. Będziemy mieli po drodze Leszno, Wrocław, Kraków, by ostatecznie wylądować w Rzeszowie. Dlaczego właśnie tam? O tym dowiecie się po drodze. Let's go! Minęło 400 km, 450 km, zrobiliśmy pierwszy postój. Gdzie jedziemy dzisiaj? Co będziemy robić w Rzeszowie? Dzisiaj jedziemy, aby odwiedzić Game Over Cycle, jeden z najbardziej znanych salonów, które budują w Polsce motocykle, nie tylko je przebudowują, oni po prostu budują customowe motocykle. Dlaczego tam jedziemy? Jedziemy tam na zaproszenie Discovery. Jeżeli myślicie o telewizji i myślicie o programie telewizyjnym związanym z motocyklami, co będziecie wymieniali? Przede wszystkim znamy program Amerykański Chopper. Program legenda, który był ultra popularny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Nawet się nie spodziewam, z wieloma osobami rozmawiałem, każdy ten program kojarzy. I nawet jak rozmawiałem wczoraj z rodzicami, bo pytali się: Daniel, po co ty lecisz na drugi koniec Polski? To oni także ten program kojarzą. Amerykański Chopper wywarł duże jakieś wrażenie chyba na Polakach. I też trzeba pamiętać o tym, że zrobili motocykle, różne motocykle, między innymi motocykl dla Wośpu, dla Owsiaka, który później został zlicytowany. I dzięki temu te pieniądze mogły pomóc dzieciom w szpitalach. Więc jest coś takiego, jakieś takie powiązanie, że Polacy naprawdę znają ten program. No i teraz wracając, znowu łączą swoje siły i nagrywają kolejny sezon. Petit, powiedz, dlaczego jestem hipsterem? Nie jestem hipsterem, nie wiem, o co ci chodzi. Jeszcze powiedzę dresiarzem. Jestem artystą. Ale pomówmy o tym, co już było, bo poza tym jednym motocyklem, który przywędrował do Polski, było kilka innych fajnych motocykli i w ogóle sam sens tego programu. Ja pamiętam jeszcze, jak budowali motocykl dla żołnierza i to był taki naprawdę wypasiony motocykl. Oni też podchodzili do tego bardzo emocjonalnie, aby oddać mu cześć, że walczył dla kraju. Kamil wspomina o tym, że powstał także złoty chopper dla Trumpa, który obecnie jest prezydentem USA, a przez którego Harley ma wyższe cła i Indian ma wyższe cła na europejski rynek, więc tutaj tak zatacza to koło dosyć nieprzyjemnie. I co jeszcze widzieliśmy? Jakie jeszcze inne ciekawe motocykle? Ja pamiętam, ja nie wiem, czy to nie był jeden z pierwszych w ogóle motocykli w programie, Czarna Wdowa się zwał ten projekt, o ile się nie mylę. Wiadomo, jakieś pajęczyny na baku, te sprawy, tam też zrobił wrażenie. Sedno tego programu, to jedna rzecz to jest to, że oni budowali te motocykle, ale cała reszta tego programu, ten godzinny program, to był fakt, że oni cały czas pokazywali te swoje rodzinne perypetie, że kłócili się, trzaskali drzwiami, odchodzili, wracali. Tak, no, Paul założył Paul Junior Design, a i tak powiem ci tak, największym fanem całego programu byłem Michaela. Tego młodszego syna. Najmłodszego, no. Który przychodzi i zawsze jakieś głupoty robił, nie? Rozładowywał napięcie. Tak. No, od tego był, nie? No. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. W końcu dotarliśmy na miejsce. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dotarliśmy do Game Over Cycle, czyli największej, najbardziej znanej polskiej firmy zajmującej się budową motocykli, tworzeniem customów i przebudowywaniem motocykli. A za mną stoi najbardziej utytułowany motocykl, czyli recydywista.
są maszyny znane nie tylko w Polsce, ale posiadają także wiele prestiżowych nagród z całego świata. I tutaj mamy ścianę sławy, ale do niej przejdziemy za chwilę. Motocykl, który stoi za mną, jest chyba takim najbardziej prestiżowym aktualnie motocyklem, który stworzyli w 2014 roku i od tego czasu był na wielu występach i zdobył wiele nagród. To jest pierwszy na świecie motocykl wykończony skórą i wytatuowany. To nie są malunki narysowane, to nie jest drewno, to jest skóra. I to wszystko jest wytatuowane. Ponad 250 godzin zajęło tatuażystom wykończenie tej skóry prawdziwymi tatuażami, a sam motocykl powstawał przez ponad 3000 roboczogodzin. Poza tym, że jest to jedyny na świecie wytatuowany motocykl, on posiada masę szczegółów i te żebra po środku, tutaj mamy skórę, jak ciało człowieka, mamy skórę, mamy żebra, mamy kastety. Wydech jest czymś jakby maszynką do dziarania, więc ten motocykl ma milion smaczków. On w ogóle nazywa się recydywista. Ja nie jestem znawcą customów, ale ja szanuję to i dla mnie to jest sztuka i za każdym razem, kiedy mam okazję podziwiać coś takiego, to jest zawsze fajne przeżycie. Poza tym motocyklem mamy tutaj jeszcze trzy inne wyjątkowe maszyny. Pierwsza maszyna, która została stworzona przez Game Over Cycle, stoi tutaj. Ten motocykl został stworzony jako pierwszy motocykl przez Game Over Cycle. Został zainspirowany postacią Obcego i to po nim po prostu widać. Szczególnie po tym baku. On jest bardzo długi, przysadzisty, czyli jak cała czaszka właśnie Obcego. Oprócz tego ten motocykl ma być agresywny, mroczny, przyczajony i on po prostu taki jest. W zasadzie na wideo i na zdjęciach on nie wygląda tak dobrze jak na żywo. Oprócz tego to jest szeroka maszyna, taka ciężka, widać żłobienia. Świetna sprawa zobaczyć go na żywo. Geiger, to jest bardzo ważne nazwisko, bo właśnie w hołdzie temu artysty został stworzony ten motocykl. I tak samo na recydywiście jest jeden tatuaż, który nie pasuje do reszty, ale musiał się tam znaleźć. Jest właśnie poświęcony temu artyście. Ale przejdziemy teraz na drugą stronę sali, gdzie jest jeszcze bardziej mroczny motocykl i w Polsce myślę, że jest mega, mega znany. Idziemy do Behemota. Behemot Bike. Właściciel Game Over Cycle po prostu lubi ciężkie brzmienie, lubi zespół Behemoth i stąd zrodził się ten projekt, czyli połączenie muzyki i motocykla. Behemoth jest inspirowany zespołem Behemoth, a także Nergalem, czyli liderem tego zespołu. Maska, w której gra na koncertach, pojawia się z przodu w tym motocyklu. Zobaczcie, zamiast kierownicy mamy wyrastające rogi diabła. Ten motocykl cały jest po prostu mroczny. Nie wiem jak brzmi, nie możemy go tutaj odpalić, ale biorąc pod uwagę silnik oraz małą rurę, która robi za wydech, a jest tak naprawdę ogonem diabła. To musi być strasznie głośny. Co ciekawe, ten motocykl jeździ. Recydywista też. One są zarejestrowane, ubezpieczone, one normalnie jeżdżą. Piękna, wielka, mroczna maszyna. Nie wiem, czy chciałbym nią jeździć, ale to są takie motocykle, które z całą pewnością chciałbyś mieć w swoim salonie. Teraz pod koniec przejdziemy do najbardziej amerykańskiego motocykla, który nazywa się Chopper. I to jest po prostu sedno tego motocykla, idealnie dopasowana nazwa. W Polsce nie za bardzo może się podobać koncepcja tego motocykla. Dlaczego on został tak dziwnie wydłużony? Dlaczego ten przód jest taki wysoki, opona jest taka wąska i obręcz jest duża? Dlaczego? Po prostu dlaczego? W Polsce czegoś takiego nie rozumiemy, nie mamy tego. Natomiast okazuje się, że choppery dla Amerykanów są tym samym, co cafe racery dla Anglików. Te maszyny zostały stworzone po to, aby być szybszym, aby się ścigać. Legendarne amerykańskie wyścigi spod świateł. To było w muscle carach, ale to samo było właśnie w motocyklach. I te motocykle były przebudowywane właśnie po to, aby być szybszymi, aby móc się ścigać. Przednie zawieszenie zostało wydłużone. Nie wydłużali wahaczy, tylko wydłużali przednie zawieszenie po to, aby tył miał większą trakcję, czyli po prostu lepiej przyspieszał. Tak samo wąska przednia opona zapewniała nam lepszą stabilność podczas prowadzenia. Te motocykle po prostu były budowane po to, aby być szybkimi na prostej. I to ściganie spod świateł przerodziło się po prostu w ściganie na 1/4 mili. Więcej o historii zarówno chopperów, jak i bobberów i amerykańskiej motoryzacji, ale nie tylko, możecie dowiedzieć się z Young Timer Bike, który serdecznie polecamy. Jest potężny, wielki, długi motocykl, ponad 3 metry długości, więc naprawdę kawał żelastwa. Do tego ten niesamowity lakier. Tutaj jest położony lakier, jest aerograf w pięknym czerwono-pomarańczowym kolorze. Warto wspomnieć o jeszcze jednej osobie, bez której nie siedzielibyśmy w tym miejscu i nie oglądali tych wspaniałych motocykli, ponieważ za Game Over Cycle
stoi jego założyciel, czyli Stanisław Myszkowski. To on odpowiada za te maszyny, za to miejsce, w którym teraz jesteśmy. I to ciekawe, dowiedzieliśmy się, że Fat Max, czyli Fat Bob zrobiony w stylu Mad Maxa, powstał w jego głowie i na kartce w 3 dni. 3 dni zajęło mu zaprojektowanie maszyny, także jest mega. Ten motocykl jest w zasadzie jak rzeźba. Rzeźba, ikona wzorowana na amerykańskiej motoryzacji. Jeżeli mówimy komuś o chopperach, to jest właśnie to. I ten motocykl jako wzór właśnie tego wszystkiego, z czym kojarzymy amerykańską kustomizację. Discovery zaprosiło nas, abyśmy powiedzieli Wam także o tym, że słynny program o budowie motocykli, chyba najsłynniejszy na całym świecie, czyli amerykański chopper, właśnie wraca na anteny. Po 10 latach rodzina, czyli dwóch synów oraz ojciec, znowu łączy swoje siły, aby budować kolejne niesamowite maszyny. Nowe odcinki możecie oglądać na kanale Discovery w każdą środę o 22. My też będziemy oglądać. Dobrze, możesz powiedzieć, że to jest żagiel. Zamysł był taki, żeby to nie budziło skojarzeń, no ale... Ale budzi.